Siema, siema, witam was w nowym odcinku LEGO Batman. Dzisiaj wypada nam odcinek, w którym będziemy grać złoczyńcami, bo ostatnio graliśmy Batmanem i naszym ulubionym przyjacielem Robinem, więc dla odmiany zagramy dzisiaj tymi złymi. Nie wiem, kto to będzie, nie pamiętam, jaka tam była kolejność tych wrogów. Muszę się teraz dostać do tego więzienia, żeby się przełączyć na... Znaczy do więzienia, do tego komputera. O, coś mi się tutaj przycina. Nie wiem czemu. Halo? Dobra. Dopiero co odpaliłem kompa, więc możliwe, że mój Windows coś tam sobie robi. Okej. Okay. Nie no, ta gra się nie ma prawa zacinać. Ona ma dużo lat, nie jest w żaden sposób wymagająca. Mój komputer jeszcze jest całkiem spoko kompem. Okej. Okay. Tutaj się przełączamy w tych ziomeczków. Pyk, pyk. No, halo. No, naciskam przecież. Dobra, nie będziemy grać już z człowiekiem kupą. Znaczy, będziemy tutaj grać człowiekiem kupą, w tym... w samym więzieniu, ale... dalej, już robiąc kolejne levele, przełączymy się w kogoś innego. Zaraz się dowiemy, kto to jest. Oczywiście tutaj standardowo, jak już tu jestem, no to... Tu jest kilka fioletowych klocków, nawet nie niebieskich, a fioletowych, które dają 10 tysięcy punktów, więc warto je zebrać. A te niebieskie też. Chociaż przy tych 10 tysiącach ten 1000 to naprawdę nie robi za bardzo. Ale to nic. Zbieramy, bo to chwilę tylko zajmuje, a te klocki się jednak potem przydają, bo robimy co odcinek też zakupy. Dobra. Halo. Czemu ja nie mam tego za... Aha, dobra, bo to jest epizod. Dobra, więc cały czas mamy pierwszy epizod i chyba trzeci level. Tak mi się wydaje, że to tak jakoś... Nie wiem, ciężko jest to czasami ogarnąć, albo ja jestem po prostu nieogarem. Tak, zgadza się, trzeci. Tu mieliśmy człowieka kupę, tu mieliśmy... Freeza, zdaje się. Znaczy Mr. Freeza, nie YouTube'owego Freeza. Chociaż to by było ciekawe. Green Fingers. Dobra, lecimy z tym. Story oczywiście. Nie pamiętam, kto tutaj był złoczyńcą. A, no tak, Green, no to wiadomo. Poison Ivy, czyli trujący bluszcz. Oglądamy cutscenkę. Okej. Okay. Wow, ona też wysoko skacze, to dobrze. Się obraca przy tym. Fajnie w ogóle wygląda z tymi czerwonymi włosami. Okej, okay, tutaj pod tym klawiszem akcji mamy rozpylanie jakiegoś proszka. To pewnie jakoś działa psychoaktywnie na wrogów. Się przekonamy niedługo. Dobra, rozwalamy standardowo. Powiem wam, że ogólnie super mi się gra w tą grę, ale uważam, że trochę za dużo jest tutaj rozwalania. Jeżeli chce się mieć wszystko ładnie poczyszczone, no to... Sorry, Riddler. To trzeba jednak tych klocków, tych budowli narozwalać się, no tak jak widzicie teraz. Bardzo, bardzo dużo. Oczywiście to częściowo wynika z tego, że tak naprawdę ta gra jest stworzona do grania w koopie. A jak się gra w koopie, no to dwie osoby wtedy niszczą te klocki, a jak dwie osoby niszczą te... Znaczy klocki. Dwie osoby niszczą po prostu rzeczy na mapie i jak robią to dwie osoby, to idzie to dużo szybciej. No ja niestety gram sam. A ta postać sterowana przez grę, no nie niszczy niczego na mapie, więc... No mam w pewnym sensie dwa razy więcej roboty. I tak naprawdę bardzo dużo czasu na to idzie. Odcinki mogłyby być mega krótsze, gdybym się skupił po prostu na rozwiązywaniu zagadek i walce i tak dalej. Ewentualnie szukaniu znajdziek, a tak... No, trzeba się trochę tutaj narozwalać tego. Pyk, 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 pyk. Dobra, dobrze mi to idzie na razie. Od razu tylko zobaczyłem ten pojazd, to stwierdziłem, że on jest właśnie do rozwalenia tej bramy. Już trochę zaczynam
myśleć w taki sposób, którym powinienem myśleć. Grając to. Aha, dobra, on już tam zajął pozycję chyba, więc... Dokładnie. Znaczy te wszystkie zagadki, te wszystkie... nawet może nie zagadki, ale generalnie to, w jaki sposób się w tej grze posuwa naprzód, są dość charakterystyczne. I jak się je rozkmini, to potem już naprawdę można bez większych problemów iść naprzód. O, co to za posążek złoty? Halo. Co tu się dzieje? Dobra, to jest budowanko, tak? Aha, bo żeby ten ziomuś mógł przejść. Dobra. Wajcha. Pek. Pek, pek. Co to robi? Z jakiś trujący coś. Aha, dobra, musimy oboje. No dobra, fajnie, mamy drzwi otwarte. Tu jeszcze troszkę sobie porozwalamy. Tam jest znajdźka u góry, tylko już widzę, jak ja tam doskoczę. Z moim skillem platformowym. No i tak musimy zejść na dół, więc... Ja nie wiem, tak po prostu... Aha, w ten sposób. Takie łatwe! O wy dziady, tutaj czekaliście na mnie. Pyk, 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 pyk. Kurde, jak nie ma Robina, to nie ma się z kogo nabijać. Ej, halo. Kurde, jednak tędy nie wyjdę. Muszę mieć jakąś łamagę do nabijania się, ale... Jakby... Trujący bluszcz... Nie jest jakąś zabawną postacią. Riddler, będziesz moim Robinem? Bądź moim Robinem. Okej, i co tu się otworzyło? To się otworzyło. Idziemy. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Kurde, była Lego ławka. Chciałem się przyjrzeć tej Lego ławce. Znaczy, o dobra, jest druga. Patrzę na to, bo właśnie będę budował sam Lego ławki i rozkminiam różne konstrukcje. Ciekawy pomysł z tymi klockami na dole. Nie wpadłbym na to, ale to oparcie takie trochę biedne. Wydaje mi się, że lepiej by było, jakby tam był drugi tile. Okej, no. Nie jest. No właśnie sobie zdałem sprawę, że nie mam jednego istotnego klocka do budowy tych ławek, a niedługo będę to nagrywał. Trochę przypał, ale dobra, lecimy dalej z tym, nie będę teraz gadał o odcinku Lego Miasta. Halo, co tu się dzieje? Aha, dobra, tak to działa. Czyli jak ona tam huchnie tym zielonym szajsem, to wyrastają roślinki. Pyk, 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 pyk. Tylko muszą być takie serduszka. Kurde, spoko mi idzie w tym poziomie. Halo, jest w ogóle taki klocek? Jak ten zlew, czy wanna, co to jest? Nie kojarzę, żeby istniał taki klocek. Dobra, rośnijcie, rośnijcie. My się odbijamy. Ale jeszcze chcę tutaj na dole zobaczyć, co to jest. Co to jest? To jest jakaś dziura? O co chodzi? Nie wiem, dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra, jest roślinka. Roślinka jest w klatce, więc zakładam, że skoro gramy trującym bluszczem, to trzeba tą roślinkę uratować. Jakby ktoś nie wiedział, to ona ma jakieś takie moce, że rozmawia z roślinami, kontroluje je, no i oczywiście kocha rośliny, tak? Rośliny są dla niej ważniejsze niż ludzie. Więc tutaj... Kurde, tu są w ogóle rzeczy dla Robinowego odkurzacza. A, takie buty. Ale mi to sprawnie idzie. Naprawdę. Aha. No dobra, Riddler, dawaj. Rób co masz robić. No, halo. Tak, 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 tak. No. Otwierasz te drzwi w falusie, czy nie? Dziękuję. Ale tam jeszcze coś było u góry, więc ja jeszcze tam się wrócę na chwilę. Fucking... Nienawidzę skakania w grze, wiem, że to mówię po raz 1055.
Mało klocków. Dobrze mi idzie, ale mam mało klocków, więc obstawiam, że ten level może być długi. Albo po prostu jak ja myślę, że mi dobrze idzie, to nie znaczy, że mi dobrze idzie, tylko że mi nie idzie fatalnie, jak czasami. Mam nadzieję, że to miało sens, to co powiedziałem właśnie przed chwilą. Dobra. Kocuszki! Dobra, są jakieś gamonie do bicia. Te walki też są takie, kurde, trochę niepotrzebne w sumie, bo za łatwe są. Może jak one by były ciut trudniejsze, to by były ciut ciekawsze też. No ale to ma być łatwa gra, nie oszukujmy się. Lejto! Lejto! Ale w ogóle super, ona kocha rośliny, ale tutaj jakieś krzaczki na ścianie rozwalamy, nie? No, gra trochę jest niekonsekwentna. Tam, to jest do wysadzenia, albo do rozjechania. Gdzieś tu pewnie będzie budowanko z jakimś pojazdem. O matko, widzicie to? Ile tam jest klocków do rozciukania? Ja pierdzielę, ile tego jest. Dobra, przynajmniej może tutaj nadrobimy braki w klockach. Czy tu będzie budowanko? Swoją drogą, nie lubię tej części, tego liście, takiej paproci, nie wiem sobie co to jest. Mało gdzie pasuje tak naprawdę. Mam ich sporo, ale w zasadzie ich nie używam, bo właśnie mi nie do końca pasują. Bieraj klocuszki. Czy z tego będzie pojazd? Chyba będzie pojazd, bo tam jest jakieś siedzenie, widzę. Aha. Nie, to jest budowanko na kilka razy. Więc tym bardziej z tego będzie pojazd. Już na razie nie wygląda na pojazd. Chodźcie do mnie. Jeszcze raz. O, patrzcie. To jest jakieś działo? Ja, bardziej działo. Okej. Okay. Co się stało? Nic. Kompletnie nic. Mogę do tego wsiąść? Nie mogę. Nie wiem o co chodzi, ale może się dowiemy później. Na razie kontynuujmy rozwalanie. Wiem, to jest ziomeczek, który Riddler musi ogarnąć, ale zanim się tym zajmiemy, dokonajmy zniszczeń, bo przecież o to chodzi w tej grze. Niszczonko. Hashtag niszczonko. I on to wymyśliłem. To jest obok hashtag wina Robina drugie słowo klucz w tej serii. Okej, no to dawaj Riddler. Jedziesz z tym ziomeczkiem. Okej. Okay. Dalej budujemy. Jezus, jaka konstrukcja chyba. Nie było nigdy takiej dużej konstrukcji w tej grze jeszcze. O Jezu, mikrofon mi się przewrócił. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. Dobra, teraz mogę tu wsiąść. Hoho! O kurde, nice! Oczywiście nie można ich zabić, rozdeptując ich. Ej, ale nie niszczą się te. Aha, okej, okay, ja mogę tym atakować, ale zajebiste. Nara! Fajnie. To mi się podoba. Nice. Zjedz go też. Fajny to jest. Dobra, musimy te drzewka wszystkie poniszczyć. Aha, tu jest brama. I jeszcze tu się cofniemy. Pyk, 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 pyk. Kurde, podoba mi się to naprawdę. Ja się tego nie spodziewałem. A gra jednak jeszcze potrafi cały czas zaskoczyć fajnym pomysłem. To się ceni bardzo. Pyk, 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 pyk. Idziemy. O nie, nie przejdę, muszę zejść. Dobra. Nara, roślinko. Budowanko. Co tym razem? Łabędź. Ekstra. Chcemy pływać? Co to było? To była mina? Lol, to są miny w wodzie. Kto to wymyślił? Riddler, weź się to zdetonuj, bo ty klocków nie stracisz. Dobra, są miny, ale obok min są niebieskie klocki, więc
Będę ryzykował. Okej, okay, troszkę za blisko chyba podpłynąłem. No, wskocz na to, ty dzido. Mogę na to wskoczyć, czy nie mogę? Nie, ona się z tego ześlizguje. Dobra, szkoda czasu. Nie no, nie da się na to wskoczyć. Znaczy, pewnie się da, tylko jakoś inaczej. O, zdetonowałem to, ale nie zginąłem, fajnie. Dobra, kolcuszki będziemy mieli już zapełnione już niedługo. Co to tam jest jakaś dziura? Fucking shit! Zagapienie się na tą dziurę tam! Okej, mamy to pozbierane mniej więcej. I co, wsiadamy w tego łabędzia teraz, nie? A jeszcze tutaj może coś jest. Nie, tu nic nie ma. Dzień dobry, panie łabędziu. Lecimy. O fuck, dobra. Już wiem, jak to działa przynajmniej. No wsiadaj! Tu mogę coś zrobić z tym? Nie, nie mogę. Nie, nie wiem, jak zebrać te klocki tam. Noż, cholera jasna! Ta. O to chodziło, dobra. Wyjazd. Riddler, no troszkę się wpieprzasz tutaj mi w niszczonko. Pyk, 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 pyk. Jezus, ile tego tu jest? Dobra, żadnego budowanka. Tam są jakieś ziomeczki ze znakiem zapytania, więc to jest robota dla Riddlera. I tu jeszcze coś mamy. Okej, zebrałem te klocki, ale wskoczyć tam nie mogę chyba. Chociaż spróbuję jeszcze raz. No nie, nie doskoczę tam. To jest dla Batmana. O, patrzcie, tam jest fioletowy klocek. Dobra, więc wrócimy tu później. Ej, ale ja nie mogę tu wejść. Aha, no nie mogę tu wejść, bo muszę tych ziomeczków pogarnąć. Oni śmiesznie chodzą. Zombiaki takie. Dobra, jakby możecie mi tutaj otworzyć te drzwi. Tutaj coś jest. Możecie coś z tym zrobić? Nie bardzo. A tutaj możecie coś zrobić? Nie, też nie. Ej. Trochę nie wiem, o co biega. Aha, okej. Okay. Po prostu. Jak nie wiesz, co zrobić w tej grze, to prawie na pewno oznacza, że trzeba coś rozwalić. Ja mam jedną wajchę. I dawaj na to. Dziękuję bardzo. A teraz mnie atakują w ogóle, co za dziady. Halo, halo, paki. Dobra, dobra. Ja nie lubię, jak się ta kamera zmienia, jak się... Co to jest? Co z tym się robi? Nie wiem. Raczej nie mogę z tym nic zrobić. Siema. O, patrz, ten ucieka. Nara. Rozwałka! Jest, dobra, mamy kocuszki. Od razu jestem spokojniejszy. Mamy jakiś pojazd. I teraz tak. Riddler nie może tu przejść, bo tu są te gazy, toksyny, jakieś gluty i inne syfy. Więc trzeba mu podsunąć pewnie pojazd. Masz, Riddler. Dokładnie. Tam jest znajdźko góry, ale nie wiem, jak się tam dostać. Otwieraj! To my! Dobrze, dobrze. Już otwieram. No. O Jezus, dostałem drzwiami. Fucking shit. Dobra. Jaki mały poziom, podpoziom, nie wiem właściwie jak to. Mogę tam do góry? Mogę. I to się cofnę, tak? Okej, dobra, tak to działa.
No dobra, i to z Reader to nie pójdzie, chyba, nie? Co to? Wyłączyłem to jedno, ale... A jedno, ale tam jest jeszcze wajcha. O, i się teraz... A, tu jest jeszcze. No dawaj, Riddler, dawaj, dawaj, dawaj. Co to? Ła! Rura zabija! Dobra. No tu trzeba dmuchnąć na to. Jeszcze budowanko jest. Okej. Nie to! Pyk, 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 pyk. I co my tu mamy? No nie wiem za bardzo co my tu mamy. Weźmy klocuszki. Aha, tu jeszcze zbudowanie więcej. Jakaś winda, tak? Jezus, ale mi telefon zawirował. To wy oczywiście na Discordzie. Dobra. No dawaj tutaj. No skacz na to, dzido. O, udało się. I tutaj budujemy. No okej, okay. co to dało? Dalej nie wiem. Aha! Okej. Okay. Lecimy dalej! Mówiąc dalej, mam na myśli więcej niszczonka i więcej tłuczonka. Ciężko jest ocenić długość tych epizodów, bo tak zauważyłem, że niektóre są dłuższe, niektóre krótsze. Oczywiście to zależy od tego, kiedy ja utknę i jak bardzo, ale generalnie miałem też takie przypadki, że nawet jak nie utknąłem, to dość długi się epizod robił. W porównaniu do innych przynajmniej. Co ty robisz, dziewczyno? Złaś stamtąd. No dobra, Jezus, ile tego jest. Ale sieczka. Ej, ziomuś, co ty strzelasz do mnie w ogóle? Coś ci się chyba pomyliło. Dobra, trochę to wygląda jak jakaś zagadka. Już nieraz tak mówiłem i wcale nie było żadnej zagadki. Halo, oni się tu respawnują. Dobra, trzeba to szybko zrobić. Nienawidzę, jak oni się respawnują. Nienawidzę respawnujących się wrogów. Nic mi tak, mało co mnie tak wkurza w grach jak... Dobra, to zbudowanie. Co to daje? No wypad! Aha, pompujemy. No, no bez jaj, no! Dajcie mi rozkminić na spokojnie, co tu trzeba zrobić. A jest jakaś pompka, no ekstra. Dobra, zobaczmy czy jest coś tutaj podobnego jeszcze. Nie, tu nie ma pompki, dobra, a tam jest coś dla tego. Riddlera, okej. Okay. Zresztą to zepchnij tutaj, ziomuś. Wiem, tam były te barierki jeszcze do rozwalenia, ale no trudno, nie. Trzeba to zrobić szybko, bo mnie tu wkurzają te dziady. Okej, okay, kamera mi coś tu pokazała. Czy ma coś skoczyć? No bez jaj! Ja! Nienawidzę tego, naprawdę. Co ten taki twardy był? Czemu to się ten ostatni nie chce aktywować? Wkurzają mnie naprawdę te etapy i to bardzo. To w ogóle uważam, że nie powinno czegoś takiego być w takiej grze. No
Nie, to się już nie odpala. Może teraz trzeba tą pompkę odpalić. No to nic nie robi. Ale więcej rozwalania. Jezu, jakie to jest głupie, naprawdę, nie. Kurde, no niech nie kminie. O co tu chodzi? Ja bym to zrobił już, kurde, dawno temu, gdyby nie to, że mnie wkurzają ci respawnujący się wrogowie. Okej, widzę jak ta pompka działa, ale dalej nie wiem co mam zrobić i... O, okej. Dobra, no oczywiście, że trzeba było zrobić coś, co wymaga chwili czasu, w momencie kiedy się nie ma czasu, bo cię atakują jakieś tutaj policyjne falusy. Dobra. Okej. Co dalej? Koniec? Jest cutscenka, to chyba koniec poziomu. Elegancko. Ale no naprawdę, nie, ci respawnujący się wrogowie to jest coś, czego nie powinno być w takiej grze. Patrzcie, ile już tego jest. Ale ile jeszcze jest do odblokowania, wow. No tak, no, wszystkich złoczyńców musimy odblokować. No i oprócz tego jest tam też ileś tych dodatkowych postaci. Okej, dawać to, lecimy do sklepu. Na koniec każdego odcinka sobie coś kupujemy, żeby powoli tutaj odblokowywać wszystko co się da. O, halo, muszę to oglądać, nie mogę tego wyłączyć. Jak to się wyłączało? Jakoś to się wyłączało. Arkham Asylum. No. Czemu ja nie mogę? Halo. No, bo Jezus, te przyciski czasami... Normalnie się zatwierdza tym przyciskiem, ale akurat tutaj się zatwierdza po prostu enterem, nie? No, super. No. Oczywiście teraz... Co zrobimy pierwsze? Zbierzemy... te klocuszki. Będzie więcej hajsu. Siedem tysięcy, yeah. Dobra. Nie pamiętam co się tam do końca robiło. Tutaj przy tym komputerze tych złoczyńców właśnie. Zajrzymy sobie tam, może tam też jest coś wartego uwagi. Aha, okej, już mi się przypomina. Standardowo. Data. Dobra, ale ja to chcę zrobić u Batmana. Tak. Pyk. Siema. Zawsze jak chcę iść po ten klocek. Tak kończę. Alfred, co ty dajesz w ogóle? Okej. Okay. Dzień dobry. Co my tu mamy następnie? Do kupienia. Jest to 10 tysięcy kosztuje. Zmodyfikowany Batarang Nightwinga. Maksywkę Wingdings. To... Nie będę go nawet próbował przetłumaczyć na polski. Bruce Wayne. Dobra, po kolei dawać tego Bruce'a Wayne'a. Co ciekawe, co on ma za super skillsy? Bez tych Batmanowych gadżetów. Extras. Wiem, że dalej nie wiem co kupuję, ale... Aha, no nawet nie mogę tu już nic kupić, widzę. Ile tego jest, halo?
Okej, tyle. I mamy równo pół godziny, więc możemy kończyć ten odcinek. Dzięki, na razie, cześć!